Dobra, na początek dwa tematy organizacyjne. Pierwszy jest taki, że na końcu prezentacji znajdziecie link do Online Docsa z taką małą biblioteką promptów. Będziecie mogli sobie wykorzystać na własny użytek, sprawdzić, więc nie musicie robić zdjęć i potem ich przepisywać. Myślę, że to będzie dla was wygodniejsze. Drugi temat jest taki, że mam ze sobą telefon z włączonymi dźwiękami. Musicie mi wybaczyć, ale termin porodu mojej żony i termin prezentacji się po prostu na siebie nałożyły. Dziękuję. I po prostu muszę być na tak zwanym stand-by'u. Natomiast wierzę, że moja córcia nas nie zaskoczy, ale zaskoczy was temat mojej prezentacji. Pewnie nikt nigdy o tym nie słyszał. Jest to totalna nowość. Jest on zbudowany oczywiście wokół AI. W tym kontekście najczęściej się mówi oczywiście o czacie GPT, który stał się wręcz synonimem zmian, które sztuczna inteligencja wprowadza w nasze życie. Firma OpenAI zyskała ogromną popularność dzięki wdrożeniu darmowego narzędzia powszechnie dostępnego. Niestety, po wdrożeniu wersji płatnej OpenAI przestało już być trochę takie open i wylała się na nich fala krytyki, między innymi ze strony Ilona Muska, który był jedną z pierwszych osób, które zainwestowały w tę firmę. Dalej w tej sztafecie inwestycji pałeczkę przejął Microsoft i teraz w dużej mierze to od nich zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość związana ze sztuczną inteligencją. Natomiast musimy wiedzieć jedną ważną rzecz. AI to nie tylko ChatGPT, to są dziesiątki, jak nie setki narzędzi, które po prostu używają tej technologii, żeby w różnych obszarach pomagać w naszej pracy. My dzisiaj skupimy się oczywiście na tych, które można wykorzystać w SEO i zaczynamy od podstawy każdego dobrze zrobionego projektu SEO, czyli od analizy fraz i ich klasteryzacji. Na warsztat bierzemy sobie sklep z rowerami szosowymi i teoretycznie najłatwiej by się wydawało, że będziemy mogli poprosić ChatGPT o listę propozycji. Natomiast musimy być świadomi jednej rzeczy. ChatGPT nie ma dostępu do dedykowanych narzędzi analizujących trudność fraz czy ich potencjały. Przynajmniej na ten moment, bo wśród testowych wersji zaczyna się pojawiać model językowy wykorzystujący dostęp do sieci. Jak więc w takim razie sztuczna inteligencja zaproponowała nam te frazy? Narzędzie działa na zasadzie kalkulacji, jakie słowa mają po sobie występować w danym kontekście. Działa na zasadzie statystycznej, a jak wiemy, statystyka lubi się mylić i mówię to jako szczęśliwy mąż swojej żony i oczywiście jest to nasze wspólne zdanie. Sposób, w jaki działa sztuczna inteligencja, powoduje sytuację, w której jej odpowiedzi mogą być błędne. Taką sytuację określamy terminem halucynacji AI. I jest to sytuacja, w której naprawdę bardzo łatwo jest się przejechać. Przekonał się o tym chociażby w ostatnim czasie Krzysztof Stanowski, który prowadząc swój program na żywo, Hyde Park, w odcinku właśnie o czacie GPT stwierdził, że narzędzie uczy się tego, co przeczyta na blachę. Sprawdził to, prosząc o zacytowanie ostatniego i setnego akapitu z lalki Bolesława Prusa i ta odpowiedź była na tyle wiarygodna, że w nią po prostu uwierzył i podał ją na żywo. Na szczęście ten pan jeszcze się o tym nie dowiedział. Wydaje się więc, że dane podawane przez ChatGPT warto byłoby zweryfikować przez takie narzędzia jak chociażby Ahrefs, o którym mówił Szymon. Natomiast nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby usprawnić naszą pracę, ułatwić sobie życie. W związku z tym warto sięgnąć chociażby po takie narzędzie jak Keyword Insights. Jest to narzędzie, które wykorzystując sztuczną inteligencję analizuje frazy wraz z ich potencjałami i proponuje nam listę wokół naszego koru. Nie to jest jednak jego najfajniejszą funkcją. Fajną funkcją jest też to, że później te frazy, które zaproponuje, może w kilka sekund sklasteryzować wokół jakiejś konkretnej cechy, dzięki czemu wiemy, że na przykład na naszym sklepie z rowerami szosowymi warto wyróżnić rowery szosowe damskie. Jeśli chodzi o ChatGPT, to on również z klasteryzacją jest sobie w stanie poradzić, ale w tym przypadku rekomendowałbym wam użyć go głównie pod kątem fraz blogowych, bo jest to bardzo fajny punkt wyjściowy do dalszej analizy i wykorzystania tego narzędzia. Okej, no ale to był scenariusz, w którym tworzyliśmy nowy serwis. A co z serwisami, które już istnieją i zbierają dane, chociażby w Google Search Console? W tym momencie możemy wykorzystać ChatGPT do stwarzania tzw. wyrażeń regularnych, popularnie zwanych regexami i są to stwierdzenia, które możemy wkleić następnie w Google Search Console i w łatwy i prosty sposób wyfiltrować sobie wszystkie pytania zawierające te elementy, które sobie w regexie zamieścimy i po wyfiltrowaniu na przykład fraz, które znajdują się poza top 10, wiemy, na czym się
skupić. W porządku. Zebraliśmy sobie frazy, pogrupowaliśmy do konkretnych podstron i przechodzimy do tworzenia kontentu. Ale zanim do niego przejdziemy, musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy artykuły tworzone przez AI rankują? Odpowiedź znajdziecie na stronie Fabryki Marketingu, na blogu naszej firmy. Wisi artykuł stworzony pod kątem frazy ile kosztuje SEO. Artykuł ten został napisany w 90% przez sztuczną inteligencję i powstał jeszcze w czasach, kiedy Google twierdził, że wszystkie treści napisane przez AI będą traktowane jako spam i nie mają szansy rankować. W efekcie tych zapowiedzi i naszej optymalizacji artykuł awansował z 47 na 4 pozycję. Możecie to sprawdzić. No to skoro to już wiemy, to wracamy do naszych fraz blogowych, które zebraliśmy sobie w konkretne grupy. No i przechodzimy do dopieszczania naszego artykułu. Prosimy o tytuł. No i pierwsze propozycje wydają się być dość prawidłowe, ale nie o to nam chodzi. Tutaj polecam wam skorzystać z takiego prompta, który tworzy tak zwane click-worthy titles, czyli po prostu atrakcyjne tytuły. I nie mówię tutaj o polskiej szkole clickbaitu, która oczywiście jest niezastąpiona, ale o takie tytuły, które będą dalej wyglądały wiarygodnie, ale jednak będą miały szansę wpłynąć na wskaźnik klikalności. W związku z tym zleciłem w prompcie właśnie stworzenie takich tytułów. Dość dosłownie przetłumaczyłem sobie jako click-worthy, jako warte kliknięcia. To spowodowało lekkie zbulwersowanie sztucznej inteligencji, ale zaraz do każdej z tych grup zaproponował od 1 do 3 tematów. Mi najbardziej spodobał się ostatni temat o przemyślanej pozycji na rowerze szosowym, sekret szybkości i wygodnej jazdy. I przyznam się wam, że rzeczywiście wokół tego tematu ostatnio sporo sobie szukałem informacji, chciałem sobie poddać swój rower takiemu fittingowi i uważam, że zawarcie tych dwóch głównych korzyści, czyli szybkość i wygoda, sprawia, że ten artykuł, ten tytuł jest bardzo atrakcyjny. W tym momencie moglibyśmy sobie pójść dwoma ścieżkami. Jedna jest taka, że wokół tych tematów, które już zaproponował, chcielibyśmy kolejną propozycję, nieco szerszą, która będzie podwaliną pod nasz content plan. Natomiast to nie jedyna korzyść, którą widzicie na tym slajdzie, a mianowicie potem te artykuły jeszcze bardzo fajnie zebrał w mniejsze podgrupy, tak zwane silosy tematyczne. I taka optymalizacja na naszym blogu pod kątem SEO ma bardzo fajny wpływ później na transmisję mocy w obrębie naszego serwisu. My wracamy do naszego artykułu o przemyślanej pozycji, idziemy drugą ścieżką, czyli chcemy go zrealizować. W związku z tym postanowiliśmy oczywiście, że ten artykuł zrealizujemy na jak najwyższym poziomie, więc zaczynamy od briefu kontentowego. Zaznaczamy, że chcemy, żeby artykuł był ekspercki, żeby poruszał najważniejsze wątki i w efekcie dostajemy informacje o celu artykułu, o grupie docelowej, całą strukturę wraz z opisaniem najważniejszych elementów oraz o stylu pisania i ewentualnych dodatkowych elementach. Zapewniam was, że mało który copywriter w Polsce otrzymuje tak dokładne wytyczne. W związku z tym postanowiliśmy potraktować ChatGPT jako copywritera i zleciliśmy mu zrealizowanie tego artykułu. Żeby jednak nie było tak łatwo, artykuł miał być napisany w stylu mistrza Jody. I to odwzorowanie stylu to jeden z najfajniejszych elementów, które możemy wykorzystać w czacie GPT w trakcie jego użytkowania, bo tak jak widzicie, inwersja charakterystyczna dla tej postaci została fantastycznie zaadoptowana do naszej treści. Niestety, to jedna z niewielu rzeczy, które mogę powiedzieć, że w tym artykule została zrobiona fantastycznie, bo pozostałe elementy zostały potraktowane lekko lakonicznie i zbyt krótko. Mimo że na pierwszy rzut oka ten artykuł wygląda ok, ale to trochę tak jak z tym diagramem. Chcielibyście wyciągnąć z niego jakieś informacje, ale w nim nie ma wiedzy. Myślicie, że to diagram, ale to jest tylko obrazek. W związku z tym polecam wam każdy akapit, każde zagadnienie rozwijać indywidualnie, sugerując w prompcie, co ma się w nim dokładnie znaleźć. Ok, skoro mamy taki relatywnie dobry tekst, przechodzimy do jego optymalizacji. Mamy tutaj content editora z narzędzia Surfer. Po lewej widzicie treść, którą optymalizujemy pod kątem SEO, po prawej widzicie wskaźniki, skala od 1 do 100, informacja, ile słów powinno się jeszcze pojawić oraz jakie frazy należy zawrzeć. Surfer SEO posiada bardzo wygodną integrację z narzędziem Jasper AI. ChatGPT to chatbot,
a Jasper AI to dedykowane narzędzie do tworzenia i optymalizacji kontentu. W jego efekcie, po połączeniu tych dwóch narzędzi, w jednym oknie dostajemy po lewej informacje z serwera, co ma się znaleźć w naszym artykule, a po prawej mamy dostęp do edycji tekstu, tak żeby mamy pełną kontrolę nad jego optymalizacją. Jasper przyda nam się w jeszcze jednym scenariuszu. Kiedy mamy ten sam produkt, ale w różnych wariantach kolorystycznych i dla każdego chcielibyśmy na przykład stworzyć unikalny, niesplagiatowany tekst. W tym momencie wklejamy do Jaspera pierwowzór i w dwóch kliknięciach dostajemy oryginalny tekst, który moglibyśmy użyć na stronie. Taka strategia, takie wykorzystanie tych narzędzi może wam zapewnić oszczędność na kontencie nawet do 80-90%. Natomiast oczywiście jestem świadomy tego, że nie działa w każdym typie kontentu i nie jest w stanie zastąpić dobrego copywritera, ale część rzeczy jest nam w stanie zoptymalizować. Wisienką na torcie jest oczywiście grafika. My o Midjourney wielokrotnie pewnie w trakcie tej konferencji słyszeliście. My również z niego skorzystaliśmy, tworząc grafikę na koszulki naszego meetupu SEO o nazwie Meetup 404 i właśnie taki mistrz Yoda pozycjonujący serwis na swoim małym laptopie się na nich znalazł. Natomiast pod kątem grafik artykułów blogowych używam jeszcze jednego narzędzia. Jest to Stock Image AI. Jest to narzędzie, które ratuje mi skórę w sytuacji, kiedy na standardowym blogu nie mogę znaleźć grafiki przedstawiającej ciasto w białej czekoladzie z truskawkami. Wtedy w to narzędzie wprowadzam konkretny prompt i dostaję grafikę obiektu, chociaż jak widzicie, z rowerem szosowym sobie najlepiej nie poradził. Dochodzimy do trzeciego etapu optymalizacji serwisu pod kątem SEO. I w tym momencie musimy sobie wyjaśnić, czy też uzmysłowić różnicę między modelem językowym GPT-3, który jest dostępny w darmowej wersji czatu GPT, i modelem językowym GPT-4, który jest tym nowym modelem, w założeniu 500 razy mocniejszym od swojego poprzednika i jest dostępny w tej wersji płatnej. Obydwu zadałem tę samą zagadkę, chociaż ciężko tu mówić w ogóle o zagadce, bo jest ona bardzo prosta, czyli w mieście jest 100 kierowców, jeden traci uprawnienia, jeden zdaje egzamin, ilu jest kierowców. Model językowy GPT-3 nie jest w stanie połączyć w swojej analizie tych dwóch faktów, w związku z czym podaje błędną odpowiedź 99 kierowców. Natomiast model językowy GPT-4 jest bardziej zaawansowany i ma umiejętność głębszej analizy, dzięki czemu podaje nam poprawną odpowiedź. W związku z tym do kolejnego zadania użyłem właśnie modelu językowego GPT-4. I zadanie to polega na zaplanowaniu linkowania wewnętrznego. Wrzucamy do prompta listę adresów, które ma przeanalizować. Prosimy o znalezienie zależności tematycznej i zaproponowanie linkowania. Jak widzicie, użyłem tutaj też anglojęzycznej terminologii, czyli internal linking for SEO. I wynika to z faktu, że większość materiałów, na których uczyła się sztuczna inteligencja, były właśnie w języku angielskim. Polskie odpowiedzi bazują na transferze wiedzy wykorzystującym tłumaczenie. W związku z tym, jeśli efekt waszego promptu was nie zadowala, to spróbujcie zlecić to samo zadanie, ale po angielsku. Wracamy do naszego linkowania wewnętrznego. W prompcie uzupełniłem jeszcze informację, że potrzebuję w efekcie otrzymać tabelę, skąd ma pochodzić link, dokąd kierować i przez jaki anchor tekst. Dostajemy w efekcie fajną, użyteczną tabelę. Sprawdzamy pierwszy link z brzegu i w artykule Ads kontra pozycjonowanie ChatGPT zaproponował, żebyśmy dodali link właśnie we frazie pozycjonowanie. Na żółto zaznaczona fraza, na zielono zaznaczone linki wewnętrzne. Jak widzicie, we frazie pozycjonowanie go nie ma. Możemy wykorzystać tę rekomendację. Drugi scenariusz w kontekście linkowania wewnętrznego to sytuacja, w której mamy jeden konkretny adres URL, który chcemy wzmocnić linkowaniem z pozostałych artykułów blogowych. W tym momencie oczywiście również rzucamy taką listę do przeanalizowania, prosimy o konkretną tabelę i ją otrzymujemy. Jest jeszcze trzeci scenariusz, czyli sytuacja, w której wykorzystaliśmy już wszystkie zasoby naszego bloga, w związku z czym zlecamy napisanie kolejnego artykułu zawierającego już linki wewnętrzne. Jak widzicie, poprosiłem tutaj ChatGPT również o to, żeby zaproponował anchor teksty, które będą inne niż tytuł artykułu, do którego linkują, nie będą cytatem i będą się mieściły w 2-3 wyrazowej formie. W efekcie dostałem artykuł z fajnymi linkami wewnętrznymi. ChatGPT używam również do rzeczy takich jak dane strukturalne,
czy chreflangi. Nie jestem programistą, więc jest to dla mnie bardzo duże ułatwienie, tym bardziej, że widzicie, że poszczególne zapisy ChatGPT lubi sobie wyjaśnić. Podsumowując, możemy wykorzystać ChatGPT na różnych etapach trwania projektu, do różnych zadań. Zobaczyliście również, z jakich narzędzi możecie korzystać, jakie narzędzia możecie wykorzystać w swoim pozycjonowaniu. Natomiast musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Sztuczna inteligencja nie zrobi pracy za nas. Nie będziemy mogli w tym czasie leżeć z drinkiem na plaży, ale musimy mieć odpowiednie podejście do tych narzędzi. Musimy je potraktować jako naszych asystentów, którzy mają ułatwić nam pracę, ale nie wykonają jej za nas. CEO to tak na dobrą sprawę maraton, a AI to taka mała droga na skróty. Sorry, Zbyszek, ale to taka droga na skróty. To tak jak z każdym innym sprzętem. Po prostu trzeba wiedzieć, jak go używać. Okej. Żeby wam to ułatwić, zapraszam na tą małą bibliotekę, którą dla was przygotowałem pod tym linkiem. HTTPS możecie pominąć. Ja mam nadzieję, że jesteście cali, nie tylko ze względu na moją prezentację, ale również ze względu na zmiany, które sztuczna inteligencja wprowadza w nasze życie. Jeśli macie jakieś pytania, to ja oczywiście zapraszam do kontaktu. Dziękuję za waszą uwagę. Cześć. Dziękuję, Mateusz.